10 największych baronów narkotykowych na świecie. Materiał opracowany na podstawie zalajkowane.pl. Zenil Yegon, chińsko-meksykański biznesmen, obecnie podejrzany o przemyt pseudoefedryny lub efedryny do Meksyku z Azji, jest właścicielem i prawnym przedstawicielem Unimed Farm Chem Mexico, a także różnych innych meksykańskich korporacji. W latach 2002-2004 Unimed został prawnie upoważniony przez rząd meksykański do importowania tysięcy ton produktów do Meksyku jako część szerokiej działalności importowanej. Yegon został aresztowany 23 lipca 2007 roku i osadzony w więzieniu stanowym. Kilka miesięcy przed jego ucieczką z kraju i aresztowaniem w USA służby meksykańskie przeszukały posiadłość barona, w której znaleziono 207 milionów dolarów w gotówce. Biznesmen od samego początku utrzymuje, że jest niewinny, a oskarżenie to spisek skorumpowanych urzędników. Obecnie jest osadzony w Stanach Zjednoczonych i walczy o ekstradycję do Meksyku. Frank Lucas, amerykański gangster, handlarz narkotyków w późnych latach 60. i wczesnych latach 70. W 1976 roku Lucas został skazany na 70 lat więzienia. Kilka lat później został zwolniony dzięki współpracy z FBI, ale ponownie go aresztowano. Ostatecznie spędził w więzieniu 15 lat. Wyszedł na wolność w 1991 roku. Obecnie jest celebrytą, spotyka się z osobami takimi jak raper Snoop Dogg. Jest przykuty do wózka inwalidzkiego z powodu wypadku samochodowego, podczas którego złamał nogi. Joaquin Guzman Loera, meksykański przestępca, przemytnik i handlarz narkotyków, jeden ze założycieli oraz przywódców karteru z Sinaloa. W 2003 roku został uznany przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych za najpotężniejszego handlarza narkotyków na świecie. Otworzył regularne połączenia przemytnicze samolotów oraz prowadził do akcji towarowe łodzie podwodne. Zbudował także linię produkcyjną, na której narkotyki taśmowo opakowano do puszek z napisem Chili i oficjalnie eksportowano do USA. 24 maja 1993 roku uniknął śmierci podczas zamachu na jego życie. Po schwytaniu w 1993 roku został skazany na 20 lat pozbawienia wolności. W 2001 roku meksykański Narodowy Sąd Najwyższy zgodził się na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych, gdzie groziła mu kara śmierci. Dzień po ogłoszeniu wyroku El Chapo, bo tak był nazywany, zbiegł z więzienia oficjalnie ukryty w wózku z brudnymi ubraniami przewożonymi do pralni, lecz najprawdopodobniej pomogli mu w tym przekupieni strażnicy. W wyniku wszczętego postępowania ustalono, że w ucieczkę zaangażowanych było 71 osób, w tym 15 funkcjonariuszy systemu więziennego. Po odzyskaniu wolności przez Guzmana kartel Sinaloa rozszerzył działalność na cały świat. Ponownie zatrzymany został w 2016 roku. W 2017 roku został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. W 2018 roku w Nowym Jorku rozpoczął się jego proces. Amando Carrillo Fuentes. Po kilkunastu latach prowadzenia interesu postanowił nabyć 27 samolotów typu Boeing 727, którymi importował do Meksyku środki odurzające z Kolumbii. Następnie przesyłki przewożono do Stanów Zjednoczonych, a głównym rynkiem zbytu był Nowy Jork. Fortuna kokainowego potentanta rosła, ale jego bogactwo zwróciło uwagę amerykańskich służb. Fuentes postanowił diametralnie zmienić swój wygląd. 3 lipca 1997 roku poddał się operacji plastycznej twarzy, dzięki której miał być znowu anonimowy. Zmarł w trakcie operacji. Mafia oskarżyła chirurgów o błąd w sztuce i wydała na nich wyrok śmierci. Wkrótce znaleziono mężczyzn martwych w ogromnych beczkach zalanych betonem. Ciała lekarzy nosiły ślady tortur. Klaas Bruinsma, uważany za ojca holenderskiego handlu narkotykami. W latach 70. często przebywał za kratkami, jednak założona przez niego organizacja rosła w siłę i poszerzała obszar działań o terytorium Niemiec, Belgii, Francji i Skandynawii. Główne źródło dochodu stanowił niezmiennie haszysz, który przestępcy przemycali z Pakistanu. W późnych latach 80. był największym handlarzem narkotyków w Europie i zarabiał miliony dziennie. 27 czerwca 1991 roku został aresztowany przed amsterdamskim hotelem Hilton.
Manuel Noriega, panamski generał i prawicowy polityk w latach 1983-1989 sprawował w Panamie władzę autorytarną jako wojskowy przywódca Panamy oraz samozwańczy najwyższy przywódca wyzwolenia narodowego. Stany Zjednoczone oskarżyły go o fałszowanie wyborów, handel narkotykami i łamanie praw człowieka. W marcu 1989 roku miał miejsce pierwszy nieudany zamach stanu. Ostatecznie został obalony przez wojsko amerykańskie. Uczestniczył bezpośrednio w narkotykowym procederze i udzielał wszelkiej pomocy gangsterom. Profity, które przywódca Panamy uzyskiwał z tego tytułu, wynosiły setki milionów dolarów. Osiel Gillen przejął dowodzenie nad grupą rekrutującą dezerterów z elitarnych oddziałów wojskowych meksykańskiej armii. Paramilitarna formacja była wyjątkowo skuteczna, a jej wyposażenie i wyszkolenie było lepsze od regularnych służb państwowych. Żołnierze kartelu dokonali wielokrotnych zabójstw agentów federalnych, policjantów, prokuratorów i sędziów. Osiel został zatrzymany w 2003 roku po strzelaninie z meksykańskim wojskowym. 4 lata później zdecydowano o jego ekstradycji do USA, gdzie w 2010 roku został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. W akcie oskarżenia, oprócz wprowadzenia do obrotu kilkudziesięciu ton kokainy, zawarto także liczne brutalne zbrodnie kartelu. Gilberto Orejuela, kolumbijski baron narkotykowy, który przewodził kartelowi z Cali na południu Kolumbii w regionie miasta Cali. Przezywany szachista słynął ze sprytu i umiejętności znajdowania się zawsze kilka kroków przed rywalami i władzami. Choć jego grupa ma opinię wyjątkowo brutalną, często stosował przekupstwo i w wielu wypadkach jego ludzi uważano za szacownych biznesmenów. Prezydent Samper utworzył specjalną połączoną jednostkę policji sił specjalnych i ogłosił walkę z gangami, w tym z kartelem z Cali. Policja i komandosi przeprowadzili szturm na luksusowy apartament Orejuela, gdzie znaleziono go chowającego się pod schodami. Był wśród pierwszych schwytanych baronów narkotykowych, a pozostali wysocy przedstawiciele gangu poddali się dobrowolnie poza Orejuelą, który został zatrzymany przez DEA. Gilberto Orejuela został skazany na 15 lat więzienia, skrócone ostatecznie do 7 lat w nagrodę za dobre sprawowanie i częściowe przyznanie się do winy. Griselda Blanco, kolumbijska baronka narkotykowa kartelu z Medellin, pionierka kokainowego szlaku narkotykowego w Miami oraz podziemia lat 70. i wczesnych lat 80. XX wieku, znana również jako Czarna Wdowa. Blanco była zamieszana we wiele porachunków gangsterskich powiązanych z narkotykami. Wydarzenia te nazywane były wojną narkotykową w Miami lub wojnami kokainowymi kowbojów. Miały one miejsce pod koniec lat 70. i na początku 80. XX wieku, kiedy kokaina stopniowo wypierała marihuanę. 20 lutego 1985 roku została aresztowana we własnym domu. Zatrzymana bez możliwości wpłacenia kaucji, została skazana na ponad 10 lat pozbawienia wolności. Będąc w więzieniu, nadal prowadziła swój kokainowy interes. W nocy 3 września 2012 roku Griselda Blanco została zabita w Medellin przez przejeżdżającego obok motocyklistę. Sprawca dwukrotnie strzelił jej w głowę, powodując śmierć. Pablo Escobar, kolumbijski baron narkotykowy, który stał się jednym z najbogatszych ludzi na świecie dzięki przemytowi kokainy do USA i innych państw. Według rządu USA i Kolumbii, mediów i opinii publicznej, był jednym z najpotężniejszych, a jednocześnie najbardziej bezwzględnych i brutalnych baronów narkotykowych w historii. Nazywano go królem kokainy. Był jednym z najbogatszych kryminalistów w historii z około 30 miliardami dolarów majątku we wczesnych latach 90. XX wieku. W szczycie kariery przestępczej Escobar znalazł się na 7. miejscu listy najbogatszych ludzi na świecie magazynu Forbes, a jego gang kontrolował 80% światowego rynku kokainy. Kartel posiadał całą flotę własnych samochodów, łodzi i pojazdów, jak również kontrolował ogromne obszary ziemskie dzięki zyskom z przemytu. Uważa się, że w najlepszych latach kartel zarabiał nawet 28 miliardów dolarów rocznie. Dbał o swoje dobre imię, sponsorując stadiony piłkarskie i kluby piłkarskie dla młodzieży. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu napiszcie, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie również często dodaję filmy, w tym poruszałem temat Pablo Escobara i Al Capone. Było to dawno, ale mówiłem o nich. Trzymajcie się, cześć!